Siemanko czołgiści i czołgistki, ja jestem Ulti i dziś mam dla was bardzo intensywną, niezwykle dynamiczną bitwę na WZ-cie 111 model 5A. Można powiedzieć chińskiej wersji obiekta 277, ale że chińskiej to nie oznacza od razu, że gorszej, bo pojazd ten w stosunku do 277 posiada m.in. wyższą szybkostrzelność i lepsze opuszczanie działa. Ale to nie to jest tutaj, moi drodzy, najważniejsze, bo w tej bitwie będę chciał pogadać o zachowaniu, o reakcjach, jak będzie grał gracz początkujący słabszy i jak zawodowiec, czego nie robić i co robić w bitwie, aby rozegrać piękną bitewkę. I dziś, moi drodzy, będzie to bitwa na mapie Miasto Duchów w losowaniu z 8, 9 i 10. I moi drodzy, to co od razu rzuca się w oczy. Pamiętajcie o tym, żeby kiedy jesteście na topce, nie kampić w rogu mapy. Jeżeli jesteście na topce, musicie grać troszeczkę agresywniej i bohater doskonale to rozumie. Wiadomo, że nie polecam wam wyjechać na szczere pole i liczyć, że odbijecie 15 lów, które w was mierzą, ale jeżeli macie, moi drodzy, takie losowanie jak tutaj, to na pewno gra agresywna jest wskazana i bohater doskonale w tej bitwie to rozumie. Już na dzień dobry eliminuje Chryslera, który popełnił błąd i pojechał właśnie zbyt agresywnie w kiepskim dla siebie losowaniu, czyli można powiedzieć kontrast. I teraz, moi drodzy, druga sytuacja, druga rzecz. Bardzo często widzę sytuacje, gdzie gracze mają gorszą pozycję, gorszy czołg, a i tak wyjeżdżają komuś pod lufę. Totalnie bez sensu, jeszcze najlepiej bokiem albo tyłem. Nie można, moi drodzy, robić czegoś takiego, że wyjeżdżamy na siłę, bo a sobie spróbuję. Jeżeli widzimy, że ktoś za chwilę strzeli, to czekamy jak odda strzał i dopiero wtedy atakujemy. Tutaj jest taka sytuacja, bohater mógłby wyjechać na Super Conquerora, ale poczeka jak on strzeli i dopiero teraz próbuje go zaatakować. To jest typowa sytuacja, gdzie sojusznicy będą, moi drodzy, się wymieniać i waszym zadaniem jest poczekać na odpowiedni moment. Szczególnie, że ten moment bardzo szybko nadejdzie, wystarczy obserwować sytuację. Kolejna rzecz to przebijanie Super Conquerora. Jest to bardzo popularny w świecie WOTA czołg i wielu graczy totalnie nie ma pojęcia, jak się za niego zabrać, kiedy pokazuje tylko wieżę. Niektórzy wiedzą o tym garnku, no bo on jest ok, duży i rzuca się w oczy, ale często tu nie wchodzi. Szczególnie wtedy, kiedy jest ustawione Super Conquero tak i swoim działem zasłania garnek, bo jest, moi drodzy, wyżej od was, na jakimś wzniesieniu. Wtedy możecie próbować go atakować pod działem albo obok działa. Tutaj jest bardzo dużo miejsc, moi drodzy, gdzie można go spenetrować i spokojnie tutaj można się wbić z niewielkiego dystansu. Pokazuję, bo wielu graczy nie ma o tym pojęcia i potem wali z hajeków za 100, a mogłoby za 500 z normalnego pocisku, prawda? Tutaj proszę bardzo, bohater mierzy przy dziale i co? Od razu wchodzi! Od razu wchodzi! Da się? Da się, tylko trzeba wiedzieć gdzie i jak. Kolejna rzecz to jest coś, co mi się, no jak rzuca w oczy, to po prostu no patrzę i nie wierzę. Ktoś siedzi w snajperskim całe swoje życie. Moi drodzy, nie może być tak, że wchodzicie sobie w snajperski i wy tak patrzycie w snajperskim na bitewkę. No w ten sposób to się nie da nic widzieć. Trzeba, moi drodzy, oddalić kamerę i na czas przodowanie popatrzeć. O, tu się ktoś wychyla, o, tam widzę, nasi wygrywają, o, tam po lewej coś się dzieje. Nie można całe życie siedzieć w snajperskim. Pamiętajcie o tym, że okej, fajnie jest wejść w snajperski, aby oddać pewny strzał, poprawny strzał, ale nie może być tak, że jak jest bitwa, to wy tylko siedzicie w snajperskim i ignorujecie wszystko, co się dzieje wokół was. Bo przez takie coś na przykład możecie nie zdawać sobie sprawy, że u was jest jeden czołg, a po drugiej stronie jest 13. Ale wy tego nie wiecie. Już nie mówię nawet o patrzeniu na minimapę, bo to wiadomo, że trzeba mieć ją dużą, powiększyć sobie plusikiem, minusikiem, zmniejszyć, jeżeli powiększyliśmy za bardzo, ale też pragnę powiedzieć, że musimy obserwować to, co się dzieje wokół nas, a nie siedzieć całe życie w snajperskim, bo potem przegapimy najważniejsze elementy bitwy. Kolejna rzecz to IS-7. Kolejny bardzo popularny czołg. Gracze, jak go widzą, jako skontowany czołg,
Często mierzą mu w dolną płytę i pociski się zaślizgują. Pamiętajcie, aby ISO-VI 7 zawsze mierzyć w policzki, bo trafiając w to miejsce macie ogromne szanse na trafienie go w magazyn amunicyjny, a nawet wysadzenie większym kalibrem typu Godzilla, lodówka, jak Panzer S100. To jest, moi drodzy, perfekcyjne miejsce. I teraz, jeżeli ktoś nie wierzy, pokazuje IS-7 frontem. Zobaczcie, że teraz, żeby tu przebić, potrzeba ponad 300 penetracji. W policzek 273, prawda? Tutaj zobaczcie, ponad 300 penetracji potrzeba. Więc jeżeli macie ISO-7 pod takim kątem, mierzymy mu w policzki kadłuba i wchodzi jak w masełko. Weszło, weszło za 520. Nawet bym się nie zdziwił, jakby za jakiś czas wybuchł mu magazyn, bo wyjeżdża idealnie, aby zaraz polec. I bohater, to co mi się bardzo spodobało w tej bitwie, zobaczcie, bardzo fajnie obserwuje sytuację. Widzi, że na jego plecach pojawia się 140, widzi dwulufowce i oczywiście eliminuje pojazdy, które teraz są ważniejsze. Te czołgi od frontu nie są istotne, ponieważ je trzyma nasz sojusznik w tortoisie, w żółwiku. My eliminujemy to, co bezpośrednio z nami walczy, prawda? Czyli też dobiera odpowiednie cele, nie strzela gdzieś na drugą stronę mapy. To też taki gracz spotykam często, że tam mierzy 500 metrów, ma czołg przy sobie, ale mierzy 500 metrów. No wiadomo, że tak też nie można, moi drodzy, i eliminujemy to, co nam zabiera HP, to co jest teraz ważniejsze. No i proszę bardzo, tutaj kolejna sytuacja popularna, T-34 i IS-7. Oczywiście jeżeli IS-7 gra na wieżyczkę, trudno będzie go przebić z Golda, to wiadomo, ale moi drodzy, możecie próbować walić go z HE-ków. Tutaj proszę bardzo, piękne przebicie w T-34. No i bohater za chwilę pewnie wyeliminuje. Można oczywiście strzelać w garnek, jak najbardziej jest to zrozumiałe, ale nigdy nie strzelamy tak jak teraz bohater oddał strzał w to wzmocnienie. Zobaczcie, tutaj to jest po 500 pancerza, prawda? Tutaj potrzeba po 500 penetracji. Jeżeli nie możecie trafić w garnek na przykład, no bo trudno, patrzcie gdzie strzelać. Tu, na lewo i na prawo od tego takiego wzmocnienia prostokątnego. Tutaj wejdzie i tutaj również, moi drodzy, wam wejdzie z penetracją, jaką macie na 277, na Super Conquerorze, czy właśnie na WZ-111 model 5A. I bohater za chwilę powinien tą T-34 skończyć. O, jeszcze wcześniej IS-7 dostaje w policzek, bardzo ładny strzał. I mamy już 7000 uszkodzeń na koncie w takiej bardzo, bardzo trudnej sytuacji na niewielkim dystansie. Tutaj rykoszety, próbujemy grać na wieżyczkę. Bohater też musi pamiętać o tym, że rywale mają Golda i nie będzie odbijał wszystkiego jak leci. Musi też troszeczkę uważać, szczególnie ze swoimi garnkami. Też czwórka w kadłub, no wiadomo, najlepiej w kadłub, bo tam jest 100 mm, więc to jest papier. No i teraz ten IS-7, który ma nas na hitę, prawda, ma nas na strzał, ale jednak musimy coś z nim spróbować zrobić. Widzimy jeszcze snajpujące TDK-i w rogach mapy ISU, Charioteer. No rywale kampią, wiadomo, że kampią. Nie ma tutaj zaskoczenia. IS-7 fatalnie pudłuje. No i teraz właśnie atakujemy go. Niestety tylko widać bok wieży. No nie weszło, nic dziwnego. IS-7 trafić tutaj było bardzo, bardzo trudno. No i tak naprawdę, moi drodzy, powiedziałem wam wszystkie najważniejsze rzeczy, które chciałem wymienić dotyczące tej bitwy, jak nie można grać i jak wręcz trzeba grać. Mam nadzieję, że uda wam się je wdrożyć w życie, albo już udało, co byłoby sygnałem, że jesteście graczami zaawansowanymi. A mam nadzieję, że każdy z was docelowo taki będzie, bo to nie są rzeczy, moi drodzy, jakieś trudne, fantastyczne, to nie jest science fiction. To na pewno da się wprowadzić w życie i co do tego nie mam wątpliwości. I słuchajcie, teraz kolejna taka trudna sytuacja, mamy bardzo mało HP, widzimy, że rywale podjeżdżają tutaj, to czy damy się, moi drodzy, zniszczyć, pozwolimy rywalom wyjechać na nas i nas załatwić, to już będzie koniec naszej przygody w bitwie? Nie, jeżeli widzimy, że rywale zaraz nas zaatakują, my mamy jeszcze cień szansy na próbę odwrotu, to uciekamy w lepszą miejscówkę, spokojniejszą miejscówkę, z której możemy więcej jeszcze postrzelać, ustrzelić. Bohater wiedział, że tam będzie trudno mu walczyć, bo już ma mało życia, za dużo stracił w tej walce i teraz z innej pozycji atakuje swojego rywala T-30. Oczywiście do tego jeszcze z miejscówki bezpieczniejszej, prawda? Tutaj akurat Charioteer go atakuje jeszcze niewykryty totalnie, ale gdyby został tam, gdzie został,
tam gdzie stał na początku, to by zginął, a tak wciąż działa, walczy. Tutaj taki nieudany strzał w Charretera weszło w gąskę, oczywiście nie o to chodziło, ale jeszcze bardzo fajnie ruszamy czołgiem, nie stoimy jak taki jesiotr centralnie przed czołgiem przeciwnika, tylko kręcimy się, obracamy tak, aby utrudnić przeciwnikowi celowanie. I to daje, moi drodzy, piękne efekty, bo ten Charioter jest zestresowany. On się stresuje, a my się nie stresujemy. My robimy to, co do nas należy, czyli fragi i damage. Przekraczamy 10 tysięcy uszkodzeń, mamy specjalistę na koncie, teraz te 30 na hita, mierzymy w bok, weszło. Pamiętajcie, aby nie mierzyć za nisko, tutaj bohater powinien trafić za 0 w tą te 30, troszkę za nisko mierzył, na szczęście poleciało wyżej. I moi drodzy, standard, mamy mnóstwo szczęścia, trafia nas za 0, teraz po raz kolejny trafienie krytyczne, a my dobijamy go, no fatalna gra tego gracza. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem wcześniej, bohater utrudnia przeciwnikowi celowanie ruszając swoim pojazdem. Nie daje się załatwić łatwo. A to, moi drodzy, I7, który tutaj próbuje grać na wieżę, ma bardzo dobrą pozycję. My nie mamy już golda, więc tutaj trudno będzie go unieszkodliwić, ale rzuca się, kurde, wir walki i będzie chciał na nas wyjechać. Pokazuje chyba swoją dolną płytę. Dokładnie, a my dobijamy go pod tym kątem. Musiało wejść za 303. Bitwa wygląda wciąż na taką do wygrania. Pytanie tylko, ile HP mają rywale, bo mamy 4 pociski. Esther V, mamy informację, że ma full życia. Isu niby też full życia, ale to zaraz się okaże, jak jest naprawdę. Tutaj na pewno jeszcze można mówić o szansie na zwycięstwo, jeżeli rywale są na ogrysku. Szukamy Isu, szukamy Esther V-a. Na razie cisza. Spokojnie tutaj. Patrzymy. Jest ktoś? Halo. Szukam was. Bohater nie powinien wjechać na bazę, bo wtedy dałby sygnał rywalom, że jest jak na widelcu. Pojawia się, moi drodzy, Isu. Widzimy, że niestety ma full życia. To oznacza, że będziemy potrzebować przynajmniej 3 pociski, aby go zniszczyć. Dostaje raz. Isu fatalnie podłuje pociskiem HE jeszcze. To był hack chyba. Teraz dolna płyta, po raz kolejny weszło. Niestety, moi drodzy, na plecach pojawia się Esther V i on ma full życia. To oznacza, że tej bitwy już nie wygramy. Zostaje nam ostatni pocisk. Bohater utrudnia tutaj celowanie Esther V-owi, ale nie miał szans. I bitwa kończy się porażką, ale z wynikiem 13 tysięcy uszkodzeń. Nigdy tyle w swoim życiu nie zrobiłem. A bardzo bym chciał, a bardzo bym sobie życzył. No ale przynajmniej mam przyjemność oglądać takie starcia. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że taka koncepcja odcinka, takie porównywanie rzeczy, które są złe i dobre, wam się spodobała. Czekam na komentarze, możemy tego robić więcej. I życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć.